Kochani, witam się z Wami już dzisiaj chyba trzeci albo czwarty raz, a za każdym razem Ignaś mnie tak zagłusza, że po prostu te dźwięki z tyłu by naprawdę bardzo przeszkadzały. I teraz też tam sobie krzyczy. Ja dzisiaj chyba już troszeczkę bardziej się rozłożyłam, czuję w gardle, że coś mnie powoli bierze, no ale co zrobić. Jutro panieński, mam nadzieję, że nie będzie gorzej, tylko będzie tak jak teraz. Nie, Ignaśka też wczoraj wzięło katar, kaszel, więc cała nasza rodzinka oprócz Dawida jest lekko przeziębiona. Ja cały czas biorę leki, chłopaki też biorą już jakieś tam witaminki, w ogóle oby nam to naprawdę szybko przeszło. Napisano mamy, czy by nie wzięła mi gripexu czy czegoś, żeby mnie po prostu rozgrzało w nocy, żebym się wygrzała, wypociła, no i żeby jutro było wszystko ok. No bo już jutro na godzinkę 16 mamy ten panieński. Nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Stwierdziłam, że zaczynam vloga. Jak coś tego połączę po prostu z kilku dni. Co? Zapraszam do oglądania. Mówię wam, jestem z niego taka dumna, przepięknie. Rzadko choruje, rzadko miał to używane. Na początku nie chciał, teraz sam usiadł, więc to wydaje mi się, że mu się po prostu lepiej oddycha i sam sobie robi inhalację. Trochę niżej koteczku. Dzielny dzidziuś, mój kochany. W końcu 2 lata masz, co nie? 2 latka, tak, nie masz drugiej. No rób, zaraz ze Stasiowi zrobimy. Kochani, była u mnie mama i Zuzia, ale nic nie nagrywałam. Miałam wam pokazać właśnie, jak tą pijemy sobie kawkę. I znów się wspomniało po prostu vlogmasy. Jak każdy vlogmas zaczynaliśmy od otwierania kalendarzy adwentowych oraz picia z mamą pysznej, gorącej kawki. I miałam nagrać i nie nagrałam tego, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, ja gotuję właśnie rosołek, wszyscy jesteśmy przeziębieni, więc myślę, że to będzie obiad w sam raz. Ile się tak zostało? No nie, z 1,5 godziny, 2, no bo ja zawsze rosół gotuję tak 3, 3,5, różnie po prostu. Teraz mamy skrzydełko z indyka dodane, jest takie naprawdę spore, więc trochę musi się pogotować. Ciu, mój maluszku! Muszę mu włączyć na telefonie brum brum. Jest przeziębiony, więc włączę mu, może sobie przyśnie troszeczkę i odpocznie. A tutaj właśnie w telefonie oglądam na YouTubie sobie Manię Grodzinkę, tak? Panią Dorotkę, tak? Oglądaliśmy? Z chłopakami? Z Maksem i z Gabrysiem. O, dobra, drugi mi płacze. Odkładam, włączam tutaj Ignasiowi autka. I sama chyba się położę, bo wypiłam sobie właśnie gripex i już czuję, jak mi po prostu od środka rozgrzewa, już jestem cała mokra. Wiecie, co jest najgorsze? Siedzę właśnie przy mojej szafce i przymierzam różne rzeczy, co mam założyć na ten panieński, bo mam być całe na czarno. No i mam pełno sukienek, ale cały czas coś mi nie pasuje po prostu. Muszę wywalić wszystko z szafy, brzydko mówiąc, i to tak dosłownie wywalić. Bo nic nie znajdę, no. Nic nie znajdę, muszę wszystko mieć powywalane. O Boziu, myślę, że może założę tą spódniczkę taką skórzaną, ale muszę do niej znaleźć bluzkę, którą chcę, taką bardzo luźną, z koronką, taką w handemie. Ignaś tam papa, przecież z nikim nie rozmawiał, bo ze Zuzią się już rozłączyłam. No, pewnie jak na Zuzię też nie znajdę, muszę być cała na czarno. Muszę taką zwykłą, ale taka zwykła nie będzie pasować. O, jest. Zaraz przymierzę. Gdzie ona ma tutaj taką koronkę przy dekolcie? Hej, hej, już mamy sobotę. Jest godzina 9? Coś takiego. Powiem wam, że rano wstałam, miałam bardzo zatkane zatoki. Wzięłam sobie i pół prom zatoki i jest dużo lepiej. Nie czuję się naprawdę źle. Rano było, mówię, kurde, już piszę dziewczyną, mówię, że ja nie wiem. Nie wiem, czy dam radę, bo nie chcę jej też tam pozarażać. Jeszcze nie odpisały, jeszcze pewnie dziewczyny śpią. No nie wiem, no. Nie wiem, chcę iść bardzo, ale nie chcę też nikogo tam, wiecie co, zarazić. Wiadomo, że są też dorosłe osoby, które mają tak samo jak ja, dzieciaki, żeby nie zaniosły z tych chorób do domu. Ale z tego, co słyszałam, to właśnie przyszła panna młoda, również jest lekko przeziębiona i tam kilka osób też się czuło tak trochę niewyraźnie, więc może nie będę po prostu sama. Muszę zacząć się szykować powolutku, muszę zacząć pakować też na szkolenie kosmetyczne, bo mamy zabrać kilka kosmetyków, ponieważ będzie godzinny taki, nie wiem to powiedzieć, no z panią po prostu od wizażu, od właśnie jakiś tam, będziemy pokazywać co kosmetyki, czy będziemy się malować, będziemy trochę ulepszać, nie wiem jeszcze co będziemy robić, ale mam wziąć po prostu kosmetyki. Muszę też naszkolić sobie katanę jeansową, bo też mamy wziąć.
No i zdecydowałam się chyba na tą sukienkę z odkrytym ramieniem, ale ramionkiem, ale boję się, że... Ramionkiem? Ale boję się, że zmarznę, ponieważ mamy też sesję zdjęciową, która jest na dworze chyba i nie mam pojęcia, nie chcę się bardziej doprawić. Jedna ma po prostu długi rękaw, taki wiecie co, przejrzysty, a druga ma dwa długie rękawy, ja nosiłam często ciąży, więc nie wiem. Nie wiem, czy założę jeszcze do tej pory, Ignacia się tutaj bawi. Za chwilę, no jeszcze mama pewnie nie wstała ze ludziom, ale jak wstaną, to mamy jechać na zakupy, bo dzisiaj muszę jeszcze zrobić tortille, takie malutkie, zawijane, jako przekąska taka na panieński, każdy z nas coś tam od siebie robi, więc ja stwierdziłam, że to zrobię. Jedno zrobię z kurczaczkiem, a drugie zrobię bez, ponieważ moja przyjaciółka jest wegetarianką, więc żeby miała to po prostu do jedzenia, bo nie wiem, czy wszyscy pomyślą i czy wszyscy wiedzą, że Patrycja właśnie nie je mięsa, więc muszę zrobić dwa rodzaje, a dla mnie to nie jest problem wrzucić do jednego mięsa, a drugie po prostu zawinąć bez. Dobra, nie rozgaduję się dłużej, bo już gadam prawie 3 minutki. Może powoli sobie tutaj ogarnę, szkuję chłopakom ciuchy, bo nie kiedy ma się nazwie i nagle trzeba będzie po prostu jechać. Jak słyszycie, troszeczkę mówię jednak przez nos. Zobaczcie, jaką fajną dostał kuleczkę. Tu jest taka z gumy zrobiona, a tu widzicie, jest plastik i są koraliki. Naprawdę jest świetna, Stasiowi się bardzo podoba. Dostał od Dawida rodziców na dzień chłopaka, bo jest w niedzielę. No i Dawida mama wczoraj nam właśnie wieczorkiem przywiozła i zaraz wam pokażę, jakie autka dostał Ignasiek, ale polecam tą zabawkę serdecznie. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaka to jest firma, bo od razu odczepiłam i wyrzuciłam, ale jakbyście widzieli, to naprawdę fajna rzecz. Okej, okay, a więc Ignaś dostał takiego busika. Kurczę, nie wiem jak to się... No mniejsza z tym. I on miał jeszcze doczepioną taką lawetę z jednym autkiem. I też wam zaraz ją pokażę. Tak osobno byłoby mi ciężko na tym tle, a na białym jest najlepiej po prostu widać. Więc jak wiecie, Ignaś jest fanem takich autek, więc teraz będziemy je zbierać. I druga część wygląda tak, słuchajcie, takim autkiem to ja mogłabym jeździć, nie jest, że różowe, z otwieranym dachem. No czego chcieć więcej, więc na takiej ala lawecie, nie wiem, czy można je tak szczerze mówiąc odkręcić, czy ona jest tylko tak, żeby tamto drugie auto ciągnęło. Fajnie, jak można było też odkręcić, bo tak to Ignaś mógłby się tak nim, wiecie co, normalnie bawić jeżdżąc, moim zdaniem ekstra. Ja już jestem ubrana, sorry, jak trochę jest umazane lustro, ale Ignaś, teraz jadę właśnie do sklepu kupić spray do okien, bo nie wiem, gdzie Ignaś wziął po prostu zapodział. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie on jest. No to mam ten sweterek. Mam czarne spodnie, takie zamszowe. Do tego założę moje botki ze srebrnymi obcasami. No i co? Pazurki. Panterkę. Bardzo je uwielbiam, bardzo mi się one podobają. Teraz jest modny motyw zwierzęcy, więc czemu by nie zaszaleć. Dobrze, kochani, moja mama wzięła Ignasia, Stasiu zasnął, a ja zabieram się troszeczkę za siebie, już zmyłam makijaż. I mamy, jak widzicie, coraz bardziej mnie bierze. Będę robić sobie... No wyostrzy. Coraz nowy bałagan z tyłu, ale będę dopiero sprzątać. Peeling gruboziarnisty. Właśnie on jest z... Nie wiem. Z Perfekty chyba. A później będę robiła taką maseczkę Sien. Nie wiem. Oczyszczającą. Więc chwila dla mnie, ale czuję się chyba trochę gorzej niż wcześniej. Więc... Kochani, ja już jestem gotowa, jak możecie zobaczyć. Chciałam wam pokazać w okazałości całej, jak wyglądam, ale nie wiem, czy uda mi się tak ustawić aparat, więc za chwileczkę coś wykombinujemy i zobaczymy. Spróbuję tutaj, może najpierw. Nie, czyli to jest taka sukieneczka. Ona jest taka bardzo przegiewna. No jak widzicie, tu ma jeden rękaw taki szerszy. No nie wiem, czy widzieliście. Ciężko. O, tak. I te botki takie ze srebrnymi obcasami. Zobaczę też, ile mam materiału nagranego z tych dwóch dni, ponieważ chciałabym już zakończyć tego vloga. Jak wiecie, no dzisiaj wychodzę, wrócę pewnie bardzo późno. Jutro nie będę raczej nic nagrywać. Może z wiadomych względów, może nie z wiadomych. I tak, mam nadzieję, że będę się bawiła dobrze. Znaczy wiem, że na pewno zabawa będzie przednia, ale że mój głos, mój katar, moja ta choroba mnie nie rozłoży do końca i będę mogła razem z dziewczynami szaleć do upadłego. I tyle, kurde, sobie poprawiłam. Dobra, więc ja lecę. Buziaczki kochani, pa pa.